Witam, witam. No dobra, powrót do normalności tak naprawdę. Już jestem po wakacjach. Miałem w niedzielę już grać normalnie, spokojnie nagrać wojnę, ale wylądowałem na jakimś festynie rycerskim. No co zrobić? Fruwam, bo lubię. Jeśli chodzi o ten turniej, to zrobiłem coś, czego miałem nie robić, ale w sumie uznałem, czemu nie, i tak miałem złamać te postacie. Złamałem wszystkich w obronie. Dwóch nie ma pełnych talentów, oddziały są takie sobie. Natomiast pomyślałem, że jak gram bez medyka, to muszę mieć trochę większą siłę ognia. Jeśli chodzi o obrony, no nie ma tragedii. Dosyć bezpieczny póki co w A, i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Zobaczymy, jak będą wyglądać ataki. Nie mam dużo czasu, muszę zagrać przed wyjściem z domu, bo pada, więc nie będę mógł sobie grać przed biurem czy gdzieś w drodze. Więc trzymajcie kciuki. No i standardowo dobrze by było znaleźć optymalną drużynę już pierwszego dnia. Natomiast nie wydaje mi się, że będę miał długą rozgrzewkę. Myślę, że pierwszego dnia będą już dosyć silne drużyny, ale zobaczymy. Ruszamy. Niby nie ma szału, a może to być upierdliwa drużyna. Dobra, zagram w ten sposób. Zobaczymy, co potrafi ta drużyna. Jahangir będzie gotowy po 6 klockach, reszta potrzebuje 7. Dobra. Zrobię najpierw ten żółty, a później niebieski diament. Nie zrobię diamentu, ale nie będę potrzebował. Dobra, wy już schodzicie, to papa. Dobra. Dobra, i to już starczy. Nie ma to jak kaskada z dobrymi kolorami na tanku, który ginie od kaskady. I walka numer dwa. Dobra, więc mieliśmy jedną walkę rozgrzewki. Teraz mamy hardcore. Dobra, spróbuję zostawić drużynę tak samo, chociaż mógłbym tutaj wziąć Gilrę. Okej, z tym, że Bjorn będzie mocniej bił żółtych. Moment. Dobra, wziąłem sokolnika w kostiumie. Wolę w kostiumie, chociaż wiem, że to jest szturm, więc ona tam leczy w czasie, a nie do pełna. Ale zobaczmy. Okej, szału nie ma. Uf, zaboli. No dobra, mój główny ofensywny już zszedł. No i wygląda na to, że po tym ruchu. To będzie koniec walki. Uf. Ale nadal nie wygląda to dobrze. Okej, trochę się palą.
ale nie mam teraz nic. Tak naprawdę może mnie uratować kaskada, jak odpalę diament. Ewentualnie tu, gdybym fioletowy wziął w dół, naszgar może zginąć od czerwonego. Tak czy siak dostanę dwa zwykłe ciosy. Dobra, liczę na jakąś czerwoną kaskadę. Byłoby zbyt pięknie. Dobra, po walce. No i to są uroki szturmu. Tak naprawdę, jak macie słaby start, to nie jesteście w stanie z niego wyjść. No dobra, i przeciwnik numer 3. Dobra, tu potrzebuję czyszczenie statusu. Okej. Przy okazji obniżymy im trochę atak. A spróbuję wrócić do Candy. No tak. Ja to jestem jednak bardzo mądry. Przecież Gilera był po to, żeby wyczyścić status. Dlatego bardzo mądrze go użyłem przed Jahangirem. Dobra, to mi da najwięcej żółtych. Dobra, czy chcę już teraz uderzyć? Czy odpalić Melię? Dobra, uderzam. No dobra. Tu nie było tragedii. I lecimy z kolejną walką. Zapomniałem wcześniej wrzucić, jeszcze przez wakacje, nagród z poprzedniego turnieju, więc jeżeli ktoś będzie chciał je zobaczyć, to zapraszam. Będą zaraz po walkach. No dobra, i chyba tą samą drużynę trzeba zostawić. Tylko czy Gilra czy Mew? No chcę przetestować Mew. I może dam tak. No dobra, jest sporo czerwonych, ale to jest dosyć niebezpieczne, bo muszę je pozdejmować. Muszę je pozdejmować, zanim ich sudry się odpali. Dobra, zrobię tak. Dobra, dwa łączenia mam. Ale zanim je zrobię, zrobię to.
I to. Dobra, jahangir jest gotowy. I mamy żółty diament. Ale pechowo trochę się układają klocki. Co chwila dostaję specami. Dobra, tak. To jest walka, gdzie nawet medyka nie zdąży odpalić. Dobra, ty buffujesz żyćko. Trzy klocki. Mogę cię nie zdjąć żółtymi, ale to chyba mi życie załaduje. Dobra, więc to da mi możliwość przeżycia speca od Sudriego. Git. No dobra, i ostatnia walka. Okej. Okay. 99 talentów. Przynajmniej nie ma jeszcze złamanych limitów, ale tylko dlatego, że przegrałem tą jedną walkę. Dobra, tu czyszczenie statusu. Tu by się przydała dezaktywacja. Dobra, będę musiał kontrować ich buff do ataku i też w razie czego siebie czyścić. Jedziemy. Dobra, cztery czerwone i mamy trzy czerwone w następnym ruchu, a jednak z kombosa. Dobra. Bajeczka. No dobra, szkoda tej jednej walki. No ale co zrobić? No, nie poszło to nie poszło. Trzeba się odbić w następnych dniach. Także tyle, jeśli chodzi o walki turniejowe. Jak chcecie zobaczyć nagrody z poprzedniego turnieju, to zaczekajcie jeszcze chwilę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Gdynia port, jak wpiszę, to będzie git? Od czwartku aż do soboty. Persil Żele 40% taniej. 18,89 za 1,5 litra. Płyn do płukania Silan tylko 7,99 za 1,3 litra.